Jakie są Pana refleksje po upadku Silicon Valley Bank w Stanach Zjednoczonych? Czy są jakieś, zdaniem Pana, refleksje dla Polski, wnioski dla Polski, dla polskich banków? Powiem szczerze, że elementy, które przyczyniły się do upadku tego banku, a wszystkich szczegółów oczywiście jeszcze nie znamy, będziemy je poznawać stopniowo, ale oczywiście mają zastosowanie do nas. Bo źródłem wyjściowym jest oczywiście zaburzenie zewnętrzne polegające na długim okresie stabilności stóp i gwałtownym przyroście, a wycena obligacji, które ten bank miał, one na pewno je postrzegano z punktu widzenia ryzyka kredytowego, one były wysokiej jakości. Natomiast, jak przypuszczam, one były, nazwijmy to, wykorzystane do replikacji, a więc do utrzymania relacji między częścią pasywną i aktywną przy przesunięciu czy przy założeniu dość długiej duracji portfela aktywnego. Plotka głosi, że nawet sześcioletniej, a więc bardzo długa, co oznacza obligacje te w momencie gwałtownego zmiany stóp, ich wartość do rynku gwałtownie spada. I to samo w sobie nie jest żadnym problemem, ale w momencie gdy to uderzenie sięga dość silnie kapitału, pojęcia kapitału, a bank jednocześnie ma kłopot z finansowaniem, z depozytami i ten gwałtowny odpływ depozytów, które były nadmiarowo skoncentrowane, no doprowadzają do takiej sytuacji. W związku z tym to bez wątpienia jest lekcja dla wszystkich banków na świecie. No właśnie, przewodniczący KNF-u, pan Jacek Jastrzębski, mówi podczas forum bankowego, że właśnie w Polsce jest problem banków i tego, że one kupują dużo obligacji skarbowych. No ale przecież wiemy, dlaczego kupują banki te obligacje skarbowe, żeby nie płacić podatku bankowego, prawda? Nie do końca. Banki nie kupują dużo obligacji, ponieważ nie mamy rozwiniętego rynku kapitałowego, na którym moglibyśmy kupować inne instrumenty, więc ten rynek jest nierozwinięty. Dlatego papiery skarbowe, one są pewne z punktu widzenia ryzyka kredytowego, ale oczywiście banki, jeżeli chcą szukać możliwości zwiększenia swoich zysków właśnie na tej, nazwijmy to, asymetrii tego poglądu, to oczywiście, że też biorą tą wydłużoną durację. A na dodatek mieliśmy do czynienia z tym niezwykle gwałtownym przyrostem stóp procentowych w stosunku do poprzedniego okresu, tak? Proszę pamiętać, że w okresie 9 miesięcy stopy procentowe w Polsce wzrosły o 650 punktów bazowych. To jest naprawdę bardzo gwałtowny przyrost. Czyli banki jak gdyby tutaj tracą, mając te obligacje? Tracą do rynku. To nie jest strata, powiedziałbym, wprost PNL-owa. To jest strata, która przechodzi przez kapitał. To jest zagrożenie utraty wartości przechodzącej przez rachunek wyników, gdyby bank musiał te obligacje w tym momencie sprzedać. Musi sprzedać, jeżeli nie ma depozytów. Jeżeli ma stabilne depozyty, to jest to operacja kasowa. Tak? Bankowość jest bardzo prosta, ale wymaga troszkę odrobienia elementarza. No i tam w Stanach Zjednoczonych była sytuacja taka, że wierzycieli zmusili właśnie ten amerykański bank do sprzedaży obligacji w nieodpowiednim momencie, prawda? Tak, no wycofując depozyty, ten bank musiał spieniężyć niejako te obligacje. Ta strata weszła w wynik, no i skończyło się upadkiem banku. Tak, to jest możliwe. No i drugi aspekt, o którym mówił przewodniczący Jastrzębski, to jest taki, że mamy czasowe niedopasowanie właśnie aktywów i pasywów w sektorze bankowym. Ale pytanie, czy ja to jest wina? No 25 lat się mówi o tym, że... Nie, to jest pewna sztuka, proszę pana. To jest pewna sztuka i trzeba o tym pamiętać. Niestety poddajemy się tym samym schematom myślowym. Czyli jeżeli przez długi okres czasu, 15 lat, stopy mają tendencję spadkową, stabilną i gwałtownie rosną, to są zaburzenia i nie wszystkie banki są do tego przygotowane, bo już zapomniały, jak zachowywać się w cyklu zmiany stóp procentowych. A więc wszystko ma swoje konsekwencje. Proszę zwrócić uwagę, ten sam schemat mamy mniej więcej na rynkach giełdowych dla różnych inwestorów, ten samo mamy na rynku nieruchomości, ale przecież mieszkania u nas rosną od 20 lat nieustająco, w związku z tym cena nigdy nie spadnie. A jeśli spadnie? No to będzie problem. A my mamy dodatkowo w bankach niestety tego typu reguły, które jako dla podmiotów regulowanych mamy bardzo ścisłe reguły dotyczące tego zaburzenia. Łatwo jest komentować po fakcie,
Oczywiście, mnie się też wydaje, że to, o czym mówi rynek, że tam była duracja, czyli to właśnie niedopasowanie, około 6-letnie, to jest bardzo, bardzo duże niedopasowanie przy tak skoncentrowanych depozytach, a więc niestabilnych depozytach. Myślę, że szczerze mówiąc, wszystko zbiegło się przeciwko temu bankowi, a on popełnił dość fundamentalne błędy, pewnie w poważnym stopniu ze względu na swój gwałtowny wzrost, no i przyzwyczajenie do pewnych cech rynku, które okazały się niekoniecznie aż tak stabilne, jak zakładał. No ale gdyby w Polsce były listy zastawne, były mocno działające banki hipoteczne, gdyby były kasy budowlano-oszczędnościowe, gdyby ludzie oszczędzali długoterminowo... Nie zmieniłoby to postaci. Nie? Nie. Bo to nieważne, które obligacje by ten bank kupował, jeżeli miał ową durację 6-letnią, efekt byłby dokładnie taki sam, choć oczywiście istnieje formuła obrony przed takim schematem, polegająca na kwalifikowaniu tych papierów jako tak zwane HTM-y, czy nieprzeznaczone do sprzedaży, czy na trwałe. Natomiast to pokazuje prosty schemat. Nawet gdyby on nie miał obligacji, po wypłynięciu depozytów w poziomie 20%, a ten bank miałby tylko kredyty po stronie aktywnej, on by nie był w stanie zlikwidować kredytów, nie mógłby w stanie odzyskać pieniędzy od kredytobiorców, więc i tak by upadł. Czyli podsumowując, błąd w sztuce zarządzania bankiem, tak? Splot kilku okoliczności, które razem dały efekt wybuchowy, choć każda z nich oddzielnie pewnie w oczach tego banku i jego rady nadzorczej wyglądała bezpiecznie.